Szkole Podstawowej imienia Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie odbyła się duża charytatywna impreza. Szkolne koło Caritas we współpracy z oddziałem Caritas parafii Sztutowo zorganizowało zbiórkę pieniędzy dla kacpra, który ma nawrót choroby nowotworowej. Nowotwór kacpra jest nietypowy, jedyny taki w Polsce i wymaga specjalnego leczenia w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, na co potrzebne są pieniądze. Ja chcę powiedzieć, że przyszło do mnie szkolne koło Caritas, które zapytało, czy szkoła pomogłaby kacprowi, który jest mieszkańcem naszej gminy i jest chory. Oczywiście nie ma żadnego problemu, dlatego wspólnie z rodzicami dzisiaj mamy przygotowany maraton zumby, który trwa na sali gimnastycznej. Mamy wspaniałych instruktorów z Pomorza, którzy prowadzą dzielnie całe 3 godziny. Nasi nauczyciele, nasi pracownicy i nasi mieszkańcy ćwiczą bardzo aktywnie. I panie, i panowie również. Ale oprócz maratonu zumby postanowiliśmy przygotować ofertę również dla tych, którzy niekoniecznie potrafią ćwiczyć, a chcieliby pomóc kacprowi. I tutaj na stołówce można pysznie zjeść. Mamy przygotowane 4 stanowiska z atrakcjami, z zabawami dla dzieci. Ogromny plac zabaw, no i stoły do ping-ponga, na których mogą pograć sobie dorośli. Także i w basenie z kulkami, i w hiperblokach, i z dywanem interaktywnym, i z planszówkami, i całe mnóstwo artystycznych rzeczy, i kiermasze książek, i różnych przedmiotów podarowanych dla kacpra można tu dzisiaj zakupić, obejrzeć, pobawić się, także jest co robić. I mężczyźni, i kobieci, i kobiety, i dzieci, wszyscy mogą znaleźć tutaj jakąś ofertę dla siebie. Także zapraszamy serdecznie i na maraton zumby, i na festyn charytatywny dla kacpra. Kacperek ma nawrót choroby nowotwora złośliwego. Rozpoznanie jest pierwszą osobą w Polsce, która ma takiego nowotwora. Czyli nasi lekarze polscy szukają pomocy w Stanach Zjednoczonych dla kacpra chemii i w Niemczech. Kacperek jest jakby powiedzieć pierwszym przypadkiem w Polsce takim, lecz w Niemczech po prostu nie dostanie tej chemii, bo nie kwalifikuje się do tego, bo ta chemia jest brana pod dla takich dzieci po prostu z przerzutami, gdzie Kacperek tych przerzutów nie ma po prostu i mają przyjechać Niemcy, lekarze niemieccy do naszych polskich i razem mają konsultować, żeby dobrać po prostu chemię, zrobić chemię dla kacpra i kontynuację całego tej choroby, żeby po prostu leczyć dziecko. Jak Kacper funkcjonuje? On jest w szpitalu cały czas? Nie, Kacperek teraz jest w domku, dlatego że czeka właśnie na chemię. No bo na razie nic nie mogą zrobić, żeby po prostu muszą zrobić całą chemię dla kacpra, no bo nie mają w Polsce w ogóle chemii dla kacpra, żeby mu podać.